Cześć, McGuffin. Mężczyzna utknął na dnie kanionu, gdzie dziwna kobieta żąda od niego potomstwa. Dzisiaj pokażę wam film horror thriller z 2023 roku pod tytułem The Seeding. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Wszystko zaczyna się na pustyni, gdzie samotne dziecko błąka się gryząc ludzki palec, szukając swojej matki. Kilka mil dalej samochód jedzie drogą, która nagle kończy się na środku pustyni. Mężczyzna prowadzący samochód wysiada i kontynuuje pieszo. Winnym jest fotografem, który przybył tutaj, aby sfotografować zaćmienie słońca. Po zrobieniu kilku zdjęć i zauważeniu, że dzień dobiega końca, próbuje wrócić do swojego samochodu. A niespodziewanie spotyka chłopca, który wydaje się być zagubiony i przestraszony. Windham jest gotów pomóc, ale chłopiec nie wygląda na kogoś, kto chce od niego pomocy. Wskazuje w kierunku, gdzie zgubił swoich rodziców i odchodzi, próbując pomóc chłopcu znaleźć drogę do domu. Windham podąża za nim, ale chłopiec brutalnie odmawia jego wsparcia i odchodzi. Mężczyzna staje sam w ciemności. Bez możliwości powrotu do cywilizacji, Windham kładzie się na ziemi, aby zasnąć, ale ma trudności, przeżywając w myślach wydarzenia dnia. Nagle słyszy dziwne dźwięki, podąża za hałasem i wkrótce znajduje paliki z rozciągniętymi między nimi liniami, z których wiszą butelki wydające melodyjny dźwięk na pustyni. Przed nimi znajduje się wielki kanion, na dnie którego stoi drewniany dom, wokół którego krąży kobieta, śpiewając piosenkę. Windham prosi o pomoc, ale ona wchodzi do domu, jakby nie słyszała jego błagań. Znajduje żelazną drabinę prowadzącą w dół i zaczyna schodzić. Jednak drabina sięga tylko do połowy kanionu, a dalej to tylko drabina linowa. Windham pokonuje obie i podchodzi do domu, bo uparcie puka w drzwi, ale nie otrzymuje odpowiedzi, więc sam otwiera drzwi i wchodzi. Kobieta stojąca przy kuchence wita go spokojnie, jakby spodziewała się jego przybycia. Oferuje mu kolację, a mimo że odmawia, podaje mu i tak zupę i stawia ją przed nim na stole. Windham jest wdzięczny za jej gościnność, ale nadal zadaje pytania o to, jak opuścić to dziwne miejsce. Opowiada jej o chłopcu, którego spotkał, i prosi o wodę. Kobieta nazywa się Elina, sugeruje, aby odpoczął do rana, a Windham z wdzięcznością przyjmuje jej opiekę. Kładzie się na łóżku, które mu wskazuje, obserwując, jak Elina porządkuje siebie i zauważa, jak jest młoda i piękna. Następnego ranka zbiera swoje rzeczy i wychodzi na zewnątrz, mając nadzieję, że znajdzie drogę do domu. Ale dziwnie, nie może znaleźć drabiny linowej, po której zszedł poprzedniego dnia. Bez niej dotarcie do żelaznej części jest niemożliwe. Windham wraca do domu, wyciąga aparat i robi zdjęcia otoczenia oraz rysunków na ścianach kanionu. Wszystko jest dość ponure i przypomina mu o śmierci we wszelkich jej formach. Potem zauważa Elinę, która jest zajęta naprawą dachu, i pyta ją o brakującą drabinę, ale ona albo nie rozumie, o czym mówi, albo udaje, że nie rozumie. Chociaż z jej słów wynika, że są tu inni mieszkańcy, nie mówi mu nic bezpośrednio. Zawiedziony Windham krąży po kanionie, okresowo wołając o pomoc, ale na próżno. Później Elina prosi go, aby się rozebrał, żeby mogła wyprać jego ubrania, mówiąc, że nie byłoby czymś w porządku wracać do domu tak brudnym. Mężczyzna nie ma innego wyjścia, jak tylko się zgodzić. Tej nocy znowu ma trudności z zaśnięciem. Wychodzi na zewnątrz i ponownie próbuje znaleźć wyjście, ale go nie ma. Rano przeszukuje dom i znajdując młotek, próbuje wspiąć się na ścianę kanionu. Nagle zauważa ruch powyżej, a potem spada kurza tuszka, co powoduje, że traci równowagę i spada. Windham odzyskuje przytomność w ciemności. Jego noga jest zraniona przez własny młotek oraz krzyczy z bólu. Elina biegnie mu na pomoc, ale nie odpowiada na jego pytania dotyczące dzieci, które widział na klifie. Przez kilka dni dryfuje między gorączką a przytomnością, nie będąc w stanie odróżnić noc od dnia, niepewny, czy naprawdę widzi dzieci wokół siebie. Ale nadchodzi dzień powrotu do zdrowia, kolejny Windham wychodzi na zewnątrz. Domaga się, aby Elina powiedziała dzieciom powyżej, żeby go stąd wyciągnęły, ale ona udaje, że go wcale nie rozumie. Proponuje mu, żeby został, obiecując, że się nim zaopiekuje i zapewni mu dobrobyt, ale Windham tego nie potrzebuje. Chce wrócić do domu, do swojej pracy. Brutalnie odpycha Alinę, odrzucając wszelką pomoc. Mężczyzna przygląda się swojej nodze i zdaje sobie sprawę, że minie jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu, zanim będzie mógł jej w pełni używać.
Nagle słyszy głosy z góry, patrzy w górę, widząc chłopca, trzymającego za rękę małą dziewczynkę. Para wesoło pyta, jak mogą pomóc, a po dowiedzeniu się, że Wyndham chce się wspiąć, chłopiec obiecuje przynieść lin i wyciągnąć go za pomocą wyciągarki. Zanim jednak odchodzi, zadaje dość dziwne pytanie o ulubiony kolor Wyndhama. Wyndham odpowiada, że to czerwony i błaga ich, żeby się pośpieszyli. Chłopiec i dziewczynka odchodzą, a Wyndham sprawdza portfel w kieszeni, nie zamierzając wracać po swoje inne rzeczy. Nagle z góry spada lina, a ten sam chłopiec radzi mu, żeby się mocno związał, co Wyndham robi. Zaczynają go podciągać, a mężczyzna już oczekuje swojego ratunku, ale mniej więcej w połowie drogi. Lina się zatrzymuje, zwisając nad kanionem. Wyndham krzyczy, a potem próbuje wspiąć się po linie sam, ale nie ma siły i kończy, wisząc bezradnie pod bezlitosnym słońcem. Odzyskuje przytomność dzięki wilgoci, ale gdy patrzy w górę, widzi chłopca, który spryskuje go wężem, szycząc z bezradnego mężczyzny. Na klifie pojawia się kilkoro innych dzieci, od bardzo młodych po starszych nastolatków. Wszyscy są ubrani w ubrania, które wyraźnie pochodzą od innych ludzi i zachowują się niewłaściwie. Drwiąc Wyndhama, zaczynają huśtać liną, powodując, że zderza się ze ścianami kanionu. Instynktownie wołając o pomoc Aliny, widząc kobietę, która krzyczy gniewnie na głupie dzieci, po czym traci przytomność po kolejnym uderzeniu w ścianę. Tej nocy budzi się w łóżku i natychmiast próbuje wstać. Alina nie rozumie, dokąd zmierza, ale Wyndham jest gotów zrobić wszystko, by uciec. Kobieta wyjaśnia, że dzieci są bezdomne, zgromadzone razem na pustyni, starając się przetrwać, jak tylko potrafią. Żadne z nich nie zauważa, że podczas ich rozmowy dzieci stoją na klifie, obserwując płonące okna domu. Następnego dnia Wyndham obserwuje, jak Alina wypuszcza ptaka, zazdroszcząc mu zdolności latania. Kobieta przynosi mu skoń, zapasowe ubranie i choć o nie nie prosił, jest poruszony jej troską. Mija czas, pewnego dnia Wyndham zakłada mały ogród na dnie kanionu. Od czasu do czasu dzieci przynoszą im różne przedmioty, jedzenie i napoje, co zaskakuje Wyndhama, ponieważ w okolicy nie ma sklepów. Nie rozumie ich zachowania. Najpierw go karmią, potem drwią z niego, ale Alina przyjmuje to wszystko jako coś normalnego. Mężczyzna staje się coraz bardziej zaangażowany w prace domowe, podziwiając spokojne usposobnienie Aliny. Pewnej nocy próbuje zadać jej pytania, które zostały przerwane przez krzyki z podwórza. Alina radzi Wyndhamowi, żeby nie wychodził na zewnątrz, ale gdy dzieci tak się zachowują, on pędzi w noc i widzi chłopców, ubranych w dziwaczne stroje, zebranych wokół domu. Zaczynają z niego drwić, popychać i bić, ale nagle znikają w nocy. Wyndham żąda od Aliny odpowiedzi, kim są te dzieci, dlaczego tu mieszkają i dlaczego ona zostaje w tym okropnym miejscu. Kobieta pozostaje spokojna, nie przyznając, że jest więźniem. Tego wieczoru przychodzi do Wyndhama, a mężczyzna spragniony kobiecej uwagi chętnie ją wita. Mija czas, a w ogrodzie Wyndhama pojawiają się pierwsze pędy. Pewnego dnia chłopiec w czapce woła go z góry, jest przyjazny i obiecuje przynieść trochę napoju gazowanego. Wyndham wraca do swoich roślin i niespodziewanie znajduje obrączkę ślubną i kluczyki do samochodu zakopane w piasku. Tego wieczoru Alina pokazuje mu portret kobiety, nazywając ją pierwszą matką. Wyznaje, że spodziewa się jego dziecka. Oszołomiony Wyndham nie może uwierzyć własnym uszom. Nigdy nie chciał mieć dzieci, tutaj, zwłaszcza z kobietą, którą ledwo zna. Krzyczy na Alinę, ale nie ma innego wyjścia, jak tylko to zaakceptować. Następnego ranka znajduje swój ogród zniszczony przez miejscowe ptaki, ale Alina chętnie pomaga mu go ponownie zasadzić, co budzi jego wdzięczność. Stopniowo życie w domu zaczyna przypominać jakąś formę porządku. Alina prowadzi gospodarstwo domowe, a Wyndham ćwiczy, pracując nad swoją nogą. Pewnego dnia ponownie odwiedza go chłopiec w czapce. Jest bardzo ciekawski i zadaje Wyndhamowi wiele pytań. Wyndham prosi go, aby pomógł Alinie, ponieważ będzie miała dziecko i będą potrzebowali lekarza. Mężczyzna prosi chłopca, aby przyniósł trochę liny i coś ciężkiego, co mogłoby posłużyć jako przeciwwaga. Planuje wspiąć się na górę i zabrać ich do miasta, gdzie będzie mógł zaopiekować się kobietą i chłopcem. Chłopiec obiecuje zrobić wszystko, co w jego mocy. Gdy wszyscy śpią lub są nieobecni, pojawia się jeden ze starszych chłopców i zabiera go. Później Wyndham odpowiada Alinie, że chłopiec chce się uczyć, że jest mądry, inny niż reszta i też chce żyć inaczej.
Mężczyzna chce mu pomóc, a także pomóc jej. Alina jednak reaguje dziwnie, próbując dowiedzieć się, czego dokładnie Windhamowi brakuje tutaj. Gdy wspomina o wolności, Alina jest dezorientowana. Przecież nikt tutaj mu niczego nie zabrania. Czy to nie jest wolność? Wtedy mężczyzna opowiada jej o świecie zewnętrznym, wspominając ocean i cheeseburgera. Alina nie wie, co to jest, więc Windham wyjaśnia, z czego składa się to danie. Kobieta przyznaje, że jej matka zwykła mówić, że na zewnątrz żyją miraże, ale tutaj na pustyni. Wszystko jest prawdziwe. Windham wyciąga aparat i pokazuje jej zdjęcia, które zrobił w dniu, w którym tutaj trafił. Ale to, co robi na kobiecie wrażenie, to nie zaćmienie słońca, ale przypadkowe ujęcie w samochodzie, na którym gra muzyka w tle. W nocy miewa koszmar o przerażających twarzach dzieci, drwiących z kogoś. Rano słyszy przeraźliwy krzyk Aliny z podwórza. Wybiegając na zewnątrz, widzi chłopca w czapce, ukrzyżowanego nad kanionem na drutach. Dzicy stoją na klifie, śmiejąc się. Kobieta nagle oznajmia, że jej bracia nie zrobiliby czegoś takiego. Oskarża Windhama o zabicie jej syna i uderza go deską w głowę. Kiedy dochodzi do siebie Windham, znajduje się w klatce. Pomimo jego błagań i próśb, Alina nie ma zamiaru go wypuścić. Karmi go jak zwierzę, a jej dzieci przychodzą, by patrzeć na jego cierpienie. Pewnego dnia widzi dziewczynę stojącą na klifie. Wyraźnie nie jest stąd. Windham zwraca jej uwagę, choć boi się krzyczeć, obawiając się obudzić Alinę. Szeptem błaga dziewczynę, aby wezwała pomoc. Ona go rozumie. Obiecuje zrobić wszystko, co konieczne i odchodzi, zapewniając, że wkrótce wróci. Windham czeka, ukrywając się, obserwując, jak mocno ciężarna Alina wykonuje swoje codzienne obowiązki. Nagle słyszy krzyki i widzi, jak dzicy chwytają dziewczynę. Wloką ją na klif i dramatycznie zabijają na jego oczach. Mija czas, a Windham pozostaje w klatce. Jest mimowolnym świadkiem nienaturalnych rytuałów wykonywanych przez Alinę, jej dzieci i jej braci. Pewnego dnia nagle mówi Alinie, że chce tu zostać na zawsze, wychowywać swoje dziecko, kochać Alinę, która stanie się jego królową, nauczy dziecko wszystkiego, co wie i jest gotów oddać się całkowicie. To jest jego wybór, ale słysząc słowo wybór, kobieta się śmieje. Nigdy go nie miał, jest tylko nasionem przeniesionym tu przez wiatr, a to dziecko należy tylko do niej. Mężczyzna pozostanie w klatce, dopóki dziecko się nie urodzi. Potem nic na pustyni się nie zmarnuje. W końcu nadchodzi dzień porodu. Alina krzyczy w domu, podczas gdy Windham krąży w klatce. Kobieta dociera do niego, błagając o pomoc, ponieważ nigdy wcześniej nie miała tak trudnego porodu. Wypuszcza mężczyznę z klatki, a on robi wszystko, co w jego mocy, aby złagodzić jej ból. Dzieci stoją na klifie, obserwując, co się dzieje. Nagle Windham widzi drabinę opadającą z góry, ale Alina krzyczy, podczas gdy on zostaje przy niej. Dziecko rodzi się w momencie zaćmienia słońca. Windham bierze dziewczynkę w ramiona i całuje ją. Przypomniony radością z bycia ojcem, Alina błaga go, by oddał jej dziecko, a gdy je otrzymuje, obiecuje, że będzie je karmić i chronić, aż stanie się nową matką. Wtedy wypełni swoje przeznaczenie, tak jak Windham wypełni swoje. W tym momencie chłopiec podkrada się i podżyna mężczyźnie gardło, triumfując nad upadającym ciałem i zapewniając go, że robi to dla matki. Później Alina zbiera rzeczy Windhama i pakuje je do skrzyni, a następnie idzie do dziecka, obiecując, że wszystko będzie w porządku. Tymczasem ciało Windhama rozkłada się na podwórzu domu. Wyrasta z niego trawa i wkrótce zamienia się w pył. Tak kończy się ten niezwykły film. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, by wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.